Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play PlayStation Move Heroes. A wreszcie odcinek, który jest w środę. Jeśli dobrze pamiętam. Znaczy, jeśli dobrze obliczam to, więc dziś, czyli we wtorek to zmontuję, w środę wyślę, no. Nie było w poniedziałek filmu, zrobił live za to. No i właściwie tyle, no bo nie miałem weny, jakoś nie chciało mi się w niedzielę. Mój komputer musiał odpocząć dosyć po maratonie wysłania. Sorry, mój komputer był przez 2 dni włączony, w sumie to chyba przez 3 nawet, i wysyłał cały czas non-stop filmy. Wysyłał, renderował naraz przez te 3 dni i na serio taki jeden dzień urlopu, że tak to powiem, się przydał. Znacznie szybciej teraz działa niż wtedy. Wtedy to była katorga, ale no mówię, teraz jest mu lepiej, trzyma się, a my musimy wrócić do normalnego naszego grafiku, ale no niestety się nie da, więc po prostu skoczymy jeden dzień. No tak jakby. Więc tak, na początek synchronizacja, więc lewo, prawo, git. Co tu mam do zrobienia? W sumie to mamy tylko tutaj, w magazynie tranzytowym. Co tu mamy? Bat i wielka bójka. W sumie to wezmę wielką bójkę. Start! I może dzisiaj skończymy Metropolis, jak nam szybko pójdzie. W ogóle zmieniłem też setup, przez co jestem bliżej mojego biurka. Czyli po prostu zmieniłem koniec pokoju, w którym stoję. Nie było to trudne, ale wcześniej o tym nie pomyślałem jakoś. Dobra, start. Tylko najwspanialszy będzie teraz git. No, i to jest ta sama plansza, w której byliśmy tankiem wcześniej. No bo te plansze są takie same, tylko że zmienia się cel w nich. O, mamy tu już od razu wgląd, gdzie jest złota śrubka. To jest pytanie, jak się do niej dostać. To jest. W tym jest problem. Panowie i panie. Pyk. Pyciąg. Pyciąg. Hubrzło. Obrzydziło! Obrzydziło! Od... Pciąg! Pciąg! Myk! Dobra, gdzie jesteście? Jeszcze dranie! Decydenci jedni. W sumie jak to działa, że jak rozwala... A, że jak rozwala następnym przeciwniku, to się ta rozwala... Nie, dobre to! Wcześniej nigdy tego nie zauważyłem, że tak to właśnie działa. Tutaj powinien być... Nie, tutaj powinien być. Ogarniam tego. Fala druga. Naprzód! Dobra, jolo. Pciąg! Jak poleciał! Widzieliście, jak poleciał! Kurde, bele. Dobra. Bo swoją drogą ta gra jest według mnie jest trochę zbyt łatwa. Nie, no, może to dlatego, że move po prostu już tak działa tutaj. Że wystarczy, że będę tak robił i wszystkich rozwalam. Mówię, no ta gra jest zdecydowanie troszeczkę za łatwa. Ale no dobra. Może, masz już taki skill jest. Zdobyłaś srebrny medal. A co dalej z tym fantem? Czy coś jest? Nie. Demet! Nic tu nie ma, no halo. Może jakbym tam... jakbym tam został, to może coś by się stało. Teraz już nie wiem. No sobie, raz chyba zdobyłem tą... No w sumie tylko raz bym zastopacentowałem tą grę, więc... To jest w sumie jasne, że... Nie będę używał raczej często... Gravitronu, Gruvitrona, whatever. To było przypadkowe, okej? Okay? Ale nie, no serio, nie będę tego zbytnio używał, bo... Nie lubię tej broni po prostu. Jest według mnie niepotrzebna kompletnie. Pciąg! O, i Robopirat! Jeszcze sobie pozbieram punkty. Because why not? O! Lol? Co? Co się stanęło się? Dobra, dalej, nie zdobyłem za tej śrubki, wiem. Ale w ogóle dzisiaj mam... Znaczy, tak trochę jakby nie o tematu, ale strasznie dzisiaj jest ładna pogoda. Aż mi się po prostu chciało nagrywać dzisiaj. No taka fajna pogoda, no wiecie jak to jest z tą fajną pogodą, że jest, wiecie, no że
jest cieplutko i w ogóle, ale jednak wieje ten fajny taki wietrzyk, no po prostu. Taka fajna pogoda jest. I aż mi się. Aż mi przez to się zachciało siedzieć w domu i nagrywać film. Tak. Mniej więcej tak to wygląda. Znaczy pewnie nagram tylko ten film i wyrenderuję go, żeby nie było zbytnio. Dobra. Co mamy teraz? Obrona. Czyli wieże, no tak, no. Niektóre z tych zadań są brane i do tego, i do tych bohaterów. No to jest jedno z nich. Inne się chyba aż tak bardzo nie pokazują. Nie są takie same. To jest chyba jedyne, które może być do wszystkich bohaterów. Też łapanie Weebly chyba jest też do wszystkich. Tak mi się wydaje w każdym razie. Zginiesz ty. I zginiesz ty. A najbardziej zginiesz ty. O nie, pomarańczowa gryna! O. Hello. Hello. Now die. Nie wiem, coś mam od razu. Coś mam. Jakoś tak. Dobra, jenny. That's the whole point! Że nie widzi. To nie potrwa. Elo. No wywalaj. Mogę cię uleczyć? Troszeczkę jakoś mogłem. Dobra, ty. Tu. Nie mogę iść. Jak długo? Jeny, co żeście tak uwzięli się tego pomarańczowego? Jeny, to że jest na środku nie czyni go od razu takim, no. Że trzeba jego tylko atakować. God damn it. Ciąg. Dobry wasz. O co? Już myślałem, że zginąłem, takie co? No gin. Też gin. A wiecie co mnie dziwi w ogóle? Że jeszcze ani jeden nie straci chociaż jednego tego punktu życia. To jest. Nie martw się. To jest według mnie takie fajne. Ciuk. Nie wiem w sumie o czym miałbym pogadać. Już. To jest o to chodzi, że w tym raczecie nie. Znaczy w tym raczecie, w tej grze nie mam już za bardzo o czym nie mówić. No poza tym, że no raczej w ogóle. Ale no poza tym to raczej już się. No, już po tym odcinku chyba raczej to nie będzie tutaj widać, no poza oczywiście Glibertropią? Tak, Glibertropią. Bo w Glibertropii gramy każdym bohaterem osobno. Trochę jak ostatni poziom w SA2. W Sonic Adventure 2, rzecz jasna. Tak to. Bo dla tych, co nie wiedzą, co to jest Sonic, to nie wiedzą, co to będzie SA2. Sądzę, że ten, kto nie jest zainteresowany Sonikiem, powinien wiedzieć, co to jest po. Chociażby po moim kanale. O, pierwszy. Pciąg! Chronię jeszcze tamtego? Dammit! Napiję się od razu. Herbatki, jakby się ktoś pytał. Na serio, nie dość, że muszę stać, to jest jedyny let's play, w którym muszę jakoś stanąć. Trochę się czuję jak PewDiePie teraz. To jeszcze dodatkowo no, trzeba się jakoś wygimnastykować, chociaż i tak dobrze, że nie robię na przykład z takiego Kinect Star Wars. Trzeba tu skakać, jakieś duperele, ruszać całymi rękoma i w ogóle. Nie ma tak dobrze. Dobra, co tu jest teraz? Kłopoty z Weeblami. Czyli chyba po prostu zdobycie tych Weebli, co nie? To mi się wydaje. Maxter mówi, chcę mieć portki do tego widzianka. Say what? What?
Tą drugą Dextera, Let's Play z Dextera w ogóle będzie kiedyś. Znaczy ogólnie z całej serii Jacka i Dextera, bo Jack i Dexter to jest taka akurat trochę fajna seria, że nie ma w ogóle spin-offów. Jest dosyć krótka, no bo ma no ile tych? 5 gier? No. Nie, 6. Teraz Jack 1, Jack 2, Jack 3, Jack X, Dexter i Jack i Dexter zaginiona granica. No. 3 tylko... 3. 6 tylko. Jakiś teraz pewnie wielki fan Jacka i Dextera powie: Pixel, nie nagrywaj zaginionej granicy, to jest gówno. Mi się podoba Jack i Dexter zaginiona granica, więc shut the fuck up. Lubię tą grę, nie wiem czemu. Jak wszyscy jej nienawidzą, tak ja bardzo lubię i sądzę, że to jest dobry taki Jack. Jack 4. A gdzie ja mam iść teraz? Mogę ją odbrać? A, gość chyba nam tłumaczy. Ja mam wyciszone. Znaczy prawie chyba wyciszone. Kurde. Jest zadanie, żeby przynieść wszystkie Weeble naraz. Cały myk polega na tym, że jest chyba tylko jedno zadanie, w którym można to zrobić. Ono jest dosyć proste, ale mówię, jest tylko jedno zadanie, w którym można przynieść wszystkie Weeble naraz. Chyba. Chyba zaraz, chyba po tym lespoju sobie zobaczę, czy ktoś jeszcze z Polski robił ten lespoj z tej gry, bo nie sądzę, bo szukałem kiedyś, ale nigdy jakoś nie mogłem znaleźć. Może teraz się coś zmieniło? Może ja po prostu jestem jakiś staroświecki i nie wiem, jak to znaleźć, czy coś. Nie, bo jakby gdzieś to były serduszka. A, to było dosyć fajne. Otwórz się. Ciąg. Aha, fajnie. GG. To przejdę se tu. Dobra. Nożnik łańcuch. Co? Zwiększenie zdrowia. Nice! Serducha. Dawaj tam mi serducha. A ja wam mogę dać serducha w komentarzach. Tak mi się jakiś fajnie spodoba. W ogóle według mnie fajny zrobił ten YouTube z tymi serduchami. Takie słodkie mi się wydają. Znaczy faktem, że YouTube sam w sobie trochę chrzani z tymi swoimi algorytmami, funkcjami i tak dalej. Ale osobiście sądzę, że czasami no, na te 5 rzeczy złych czasami mu się zdarzy zrobić coś takiego fajnego, bardzo dobrego. No chociażby właśnie te serduszka. Tak dalej. O, właśnie, chciałem coś powiedzieć o tych piratach, takich z podwójnymi mieczami. Jak zauważyliście, albo nie, ich miecze czasami świecą, jak w odpowiedniej są, jak w odpowiedniej pozycji są. Chodzi tu o to, że kiedy są w tej pozycji, czyli na przykład powiedzmy, że pionowo są ustawione, znaczy nie pionowo, poziomo prostopadle do siebie są ustawione, to wtedy nie możemy zaatakować atakiem z góry i za atakiem z dołu ich, bo wtedy oni robią kontrę. Nie kontrę w sensie gra na NES-a, tylko kontra w sensie no w walce. Jest taki ruch, można to nazwać ruchem. Kontra. Kontratak, o może tak to nazwę. Wtedy wszyscy będą wiedzieli, o co mi chodzi. Idź ty panie, no jak widzieliście teraz, on odparł mój atak, przez co nie mogłem go uderzyć. I wtedy możemy atakować tylko i wyłącznie atakiem, który no nie uderzy w te dwa miecze. No, w tym wypadku, który przedstawiłem, to po prostu gdybym uderzał właśnie poziomo. Nie pionowo, tylko poziomo. Mam wszystkie Weeble, poza tym jednym, którego musiałem oddać. Ktoś mi powie, gdzie jest ta. Ta śrubka byłby wdzięczny. Powinna być. A i nie. Co ta złota śrubka, że jej nie ma? Ale złota śrubka, dobra. Tylko... A wymieść! A z to... Razy waliki! O-o! 9, 8, 7, 6, bum! Złoty mega!
Dobra. Zostałe zdrowie 90%. Nice. No nie zdobyłem niestety szybki. Chyba wiem nawet gdzie jest, ale... whatever. Dobra, jeszcze tylko tu. No sobie 15 minut odcinek, więc chyba zdążę. Skaczący dom. Jest kula do kremli! Jestem podekscytowany. Nie wiem, taki dzisiaj dobry dzień mam i po prostu tak fajnie jest. Tak fajnie jest mi dzisiaj. Wesoły jest. Dziś to aż fajnie się po prostu robi odcinek. To nie wiem, no może nawet ode mnie kipi ta radość dzisiaj i nawet na was się może przenosić, bo znając życie, pewnie jutro będę miał okropny dzień, więc idealnie będzie aż na przykład jak ktoś będzie miał też okropną środę, że taki sobie odcinek zobaczy, gdzie ktoś jest po prostu taki energetyczny, jakiś wypełniony radością, i po prostu tak też zarażę tą radością i będzie fajnie. O! Chciałbym tak, żeby było. Jeśli mam być szczery. Cią! Łocie, panie. Ło! No! Jeny, jakie chamstwo! Cią! Jest! Łohoho! Dobra. Let's do it! No więc jak widzicie, są tu takie pady, które nas wybijają. I czasem po prostu nie możemy pozwolić, żeby nas wybiło. Jej! Wystrzeliliśmy pierwszego kibica, Weebla, whatever. Oh god. That will be a lot of fun. Pionk. Ciąg. Nożnik. O kurde, to było dupa. Pciąg. Okej. Teraz na to. O, jest! O kurde! Wstąpił błąd połączenia. Okej. Nie połączyło mnie z PSN-em. Jaka szkoda. W ogóle fajnie jest to, że to on tak zmienia ten PSM w kolor. Nie wiem, bardzo mi się to podoba. A w tej grze to chyba na każdy możliwy sposób. No w sumie to jest taka gra, która pokazuje najbardziej możliwości PSM-ów. A w tym wypadku no sądzę, że to bardzo dobrze robi. Mówię, no naprawdę ja bym chciał, żeby sequel tej gry powstał. To jest taka fajna gra. Tak mało znane jest w sumie. O. Będzie złe, to będzie złe, to będzie złe, to będzie złe, to będzie złe. God damn it. God damn it. Let's do it. Ej. Tu mi się nie dało. Ej, dostałem szybkość. Otrzymać premię. Dobra. Ciąg. A tu w sumie nie pamiętam, gdzie jest złota śrubka. Dobra, uratowaliśmy ostatniego kibica w tym zadaniu. Jej. Wolna zawartość, nie wyłączaj systemu. No to dobra, nie będę wyłączał systemu. Dobra, nie interesują mnie punkty. Potrzebne złote medale, 30 medale potrzebne do następnego odblokowania. Jeden. Okej. Okay. Czyli jeszcze jedno zadanie. I przejdziemy. No i akurat chyba będzie idealnie na koniec odcinka, bo nie będę już zatrzymał Haven City. Po prostu po cutscence będzie już koniec tego odcinka. Kryj się. O, wreszcie Clankiem zagramy. Tak trochę dzisiaj jest długa raczetem. Okej, okay. Teraz będzie ostatnie zadanie na ten odcinek. Wtedy już castinka tylko i, no, i gitarka. Gitareczka. Razem Clankiem.
będziemy rozwalać przeciwników. Nice. O, to jest taki satysfakcjonujący. W ogóle śmieszne jest to, że... bo ja zbieram... Dobra, nieważne. Pyk. Czy tu jest więcej, na przykład jakaś złota śrubka może tu jest? A. Nie, chyba nie. Zauni! Ale na razie tutaj nie będę dawał, bo to jest nie dość, że pierwsza część tej planszy to jeszcze dodatkowo taka no. No tak, na pierwszej planszy, jak będzie dużo przeciwników, to wtedy robię, ale... nic tu nie ma. Pyk. Nic się nie stało. Let's do it! Right, tu jest dalej. Gdzie jest złota śrubka? Złota śrubeczka! Jesteś śrubeczką. To sam nawet sam widzę, jakim jestem dybitem, ale po co to zmieniać? Człowiek głupi to człowiek szczęśliwy w większości przypadków. Coś jest. Ej, serio, co to? Halo? Chyba na górze będzie złota śrubka, ale nie widzę jej tutaj. Na 35, okej. Okay. Dla mnie to jest wystarczająco dużo. O nie, tylko to atakuje. Aha, dzięki, tylko żeście mi rozwaliliście. Dzięki, Zoni. Pyk, pyk, pyk. 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 Pyk, teraz. A nie, to te światełka. Nie, tylko... Jak? Aha, bo teraz to są te kręgle. Przeciwnik typu kręgiel. Wybucha po prostu. To jest żywa bomba. Znaczy w sumie nie wiem, jak robot ma być żywy, ale you get the point. Pyk, 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 pyk. No ty kurde! Pacanowa, kurde, bele. Ale pacanów to to szanuj, fix. No. Nice. O i od razu zoni. Ale fajnie. Ale fajnie, ale skutecznie. Yeah. Wiem, że się czasami rakowi zachowuje, nie musicie tego mówić. Pyk. 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 Siema, Eniu. Nie ma nigdzie. Razem nie działajcie. Kurde, chce się człowiek drapać po nosie, a tu mu kamera leci. Co na niespe... Myślałem, że spadnę. Wtedy jest sprawiedliwy. Chciałem się tylko podrapać po nosie. Coś tu więcej jest? Bo 9. O ty! Patrz jaki kurde! Się schował. Dobra. Ojej, no jak nie mam za... No. Wyjazd mi stało. Demet. Papa. Zdobywam złoty medal. Dobra. Zapisywanie zawartości nie wyłączaj systemu. Git. Więc pyk. Dalej. Nowe wyzwanie. Już nie ma żadnego nowego wyzwania w Metropolis. Gratulacje! Możesz teraz wejść do Haven City. Ulice tego miasta są przepełnione historią. Tak.
Nieźle to wygląda. Niezła forma. Brutalnością nadrabia swoje braki uroku. Kawa na ławę. Wy dwoje nie macie szans. Nie, nie sądzę. Wiedziałem! Co oni knują? O, witam! Przygotowujemy dla ciebie sztuczne ognie! To miała być niespodzianka! Co? Serio? Nie będziemy was więcej niepokoić! Daxter, skup się na tym celu. A teraz powinienem wyładować swoją frustrację na grze! O tak, będzie zabawnie. Na razie, Lamazary! No i dobra, jak widzieliście, odblokowaliśmy Haven City. To już będzie w następnym odcinku, nie będę was tutaj przedłużał. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Control!